Sztuka tak naprawdę przypomina dzisiaj spam. Zawsze tak było. Wiadomość, której nie chcieliśmy. Sztuka do niczego nie służy i nie jest nikomu potrzebna. Zawsze tak było. Dlatego z łatwością i bez wyrzutów sumienia jest usuwana przez większość społeczeństwa do kosza. Artysta dobrze wie, jeśli jest artystą, że nie osiągnie korzyści. Jeżeli jest artystą, nie powinien na to liczyć. Nie każdy jest artystą. Uwaga, boisa, że zawiązywanie sznurowadeł może być działaniem artystycznym. Pozostaje tak naprawdę rewolucją. Pozostaje rewolucją jedynie na poziomie stwierdzenia samej koncepcji. Niemniej jednak w każdym działaniu jest trochę sztuki. Przy odrobinie woli, dobrej albo złej. W tym sensie milczenie Marcela Duchampa jest przeceniane. Etymologia słowa spam z angielskiego mielone. Minimum środków, maksimum energii. Minimum środków, maksimum energii. W przypadku literatury minimum słów, maksimum sensu. Znamy to. Zgodnie z definicją, treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy. Ale to nieprawda. Tak naprawdę traci czas. W imię czegoś poza interesem i uzasadnieniem. W każdym przypadku jest to chyba co innego. W każdym razie oto przykłady przedstawicieli sztuki współczesnej. Hieronim Bosch, Jackson Pollock, Led Zeppelin, Einstein, Zbigniew Warpechowski, Hunter S. Thompson, Alan Vega, Sasno i tak dalej. To tylko przykłady. Wyjaśniam, nie ma sztuki współczesnej innej niż ta, która jest rewolucyjna, przełomowa, albo może być taka. Rewolucyjność oznaczałaby odhaczanie możliwości. Przynajmniej dziś. Cały ten spam to tak naprawdę metafora. Rembo pisał, trzeba być absolutnie nowoczesnym. W tym rzecz. Zawsze tak było. I zawsze tak będzie. I nie chodzi jedynie o środki, mówiłem na początku wiadomości. Nie mówiłem bez powodu. To wiadomość, której nie pożądamy. Świat może się zmienić nie do poznania.